Witam serdecznie w drugim odcinku. Dzisiaj przejrzymy moje archiwum, na którym mam różne dziwne rzeczy, nagrywane troszkę słabszym sprzętem, ale widać całkiem nieźle. Tak jak tu na przykład widzimy sobie samolocik ładnie leci. To było nagrywane telefonem komórkowym, ale z dobrą optyką, przez dobre lunety, więc nie jest źle. O, tutaj fajne było. A to będzie później. Na razie oglądamy sobie takie rzeczy, jakieś samoloty i ptaszki. Dla porównania sobie nagrywam, żeby później identyfikować rzeczy niezwykłe. Żeby się nie podniecać, że nagrałem ptaka. Włączę sobie filtr, żeby od razu fajnie oglądać. No i tu widzimy ptaszek. A teraz nie zrobiłem żadnego wstępu. Generalnie zajmuję się od pewnego niedługiego czasu nagrywaniem rzeczy niezwykłych na niebie, wyselekcjonowywaniem ich i umieszczaniem na YouTubie. Chociaż dzisiaj nic nie selekcjonuję, po prostu pokazuję wszystko, bo nie chcę mi się teraz dłubać i postanowiłem takiego pseudo-live'a zrobić. Czyli wszystko jakby na żywca, w znaczeniu takim, że włączam jak leci i omawiam. Dosyć tych samolotów może. Przejdźmy do rzeczy ciekawszych. O, i to jest jeszcze w ogóle taka chińska luneta. Bardzo słaba, ale przypadkiem nagrała fajne rzeczy. Ustawię też ten filtr, który jest nieodzowny w tej chwili w moich działaniach. Ok. Pokazuje fajne historie. O, i sobie musimy to powiększyć, bo to jest coś niezwykłego. Ja na początku myślałem, że to balon, ale to chyba nie jest balon. Muszę go powiększyć, czy to coś powiększyć, żeby się przekonać, czy się mylę, czy nie mylę. Wczoraj wydawało mi się, że to jest coś bardziej konkretnego. To jest tak, to sobie wyjadę. Sobie powiększę. Tyle wystarczy. Teraz przelecę sobie do końca i do toru lotu. To będzie tu. A nie, przepraszam, cofnę to. Zrobię copy. W tym miejscu zrobię paste. Tak, to zostanie mi przynajmniej powiększenie to samo. Dobra, mam gotowe. Najpierw może wyłączę normalnie. O, tak to może jest balon. Kurczę, no może to być balon. Chyba nawet, na pewno. A myślałem, że to jest coś bardziej niezwykłego. Wyłączę ten filtr. Jeszcze raz się przyjrzyjmy. Fajno, wygląda jak balonik. To nie będę sobie tym zawracał więcej głowy. Lećmy dalej. Co my tu mamy? O, jakaś piłeczka przeleciała. Też chyba to powiększymy. Wydaje mi się, bo za mały jest ten obraz. Piłeczka była gdzieś. Z tego miejsca ona wylatuje z tego. To może być. Zróbmy tak. Nie wiem, czy nie za bardzo powiększam. Mam nadzieję, że nie. Ona sobie tam leci aż dotąd. I tu przejeżdżamy aż dotąd. Ok. Możemy teraz to obejrzeć. Uwaga. Oj, to był ptak chyba. Ma skrzydła. Jedno widzę skrzydło, drugie też jakieś dziwnie, ale to raczej jest ptak. No, na pewno nie będę bronił tez, że to jest niezwykły. Czyli to raczej ptaszek. Kurczę, no. Dalej co mamy?
kolejny jakiś obiekt. To chyba to jest to dziwne coś. Głowy nie dam, ale chciałbym to sprawdzić. On wylatuje w którym miejscu? Tu. Ja to widzę? Widzę, dobrze. To jest tam. Powiększamy. Tu jest. I to dajemy, aż on leci, 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 aż dotąd. Dobra, to ustawię. Aż dotąd. I teraz możemy sprawdzić, co to jest. Tak, to mi nie wygląda na balon. To właśnie jest ten dziwny, płaski obiekt. Oczywiście można się spierać, ale przyjrzyjmy się mu jeszcze. Kurczę, no to mi naprawdę nie wygląda na balon. To jest po prostu jakiś dysk. On tak się nie kręci jak tamten balonik. On raczej ma... On ma stabilny lot. Kamera mi się bardziej trzęsie. Ja tam ruszałem nią trochę, niestety akurat przestawiałem. Nie zauważyłem, że coś takiego się dzieje, ale proszę bardzo, no to jest kurczę, dla mnie to jest metalowe i to jest płaskie. Zobaczymy z filtrem. I to jest niezwykłe nagranie, to mi się podoba. Jak to z filtrem? No nie, no z filtrem to po prostu jest coś takiego dziwnego, on coś zostawia jakby. Albo to są jakieś zakłócenia, ale takie jakby te kropeczki tam jakieś spadały z niego. Co jakiś czas jakby coś wyrzuca, tak jakby coś rozsypywał. Ciekawe. Naprawdę mam takie wrażenie. Strasznie szarpie, ja to odtwarzam z twardego talerzowego dysku i to niestety jest taki problem. Że jest nie ma płynności, no trudno. Coś niby zostawia, ale może nie. Zdajmy ten filtr, bo on wiele nie pomaga w tym wypadku. On pomaga w poszukiwaniach, ale już kiedy znajdziemy coś. Nie wiem, być może to są jakieś opóźnienia kamery, ale być może on co jakiś czas coś wyrzuca. Coś tam się dzieje. Pod spodem, ale to równomiernie, co jakiś czas. Takie pyk, pyk, pyk. Tutaj trzęsie nie widzę. No ale mamy niezwykły obiekt, po prostu. No to jest niezwykły obiekt, nagrany przypadkowo. No nie przypadkowo, bo celowo nagrywam. Ale zupełnie w dzień. Niezłe, podoba mi się. Okej, lecimy dalej. Taki jestem, podchodzę do tego tak normalnie, bez żadnych emocji, no bo po prostu tego tyle jest. Odkąd się zdecydowałem to nagrywać, to już te wielkie emocje mi opadły, bo po prostu jesteśmy inwigilowani na maksa przez jakieś dziwne dziwactwa na niebie, które według mnie są, nie wiem, czymś w rodzaju dronów. Tutaj... Nie wiem, co to jest. Sprawdźmy, oczywiście. Powiększamy. Tradycyjnie. Standardowa procedura. Chyba jest dobra. On tu wylatuje. Więc robimy powiększenie. Może nie aż takie duże jak tam. Trochę słabo na tym powiększeniu widać. I leci. On leci, 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 leci. Aż dotąd. No dobra, i teraz sprawdzamy. No, to, proszę Państwa, jest balonik. Ewidentnie, to jest balonik. To jest taka gwiazda. No, widać, że to jest gwiazda. Widać, że się obraca, wiatr tym macha. Tam to było stabilne, po prostu wznosiło się do góry albo przemieszczało w jakiś sposób. To nie jest wznoszenie do góry. Ta kamera, ja pod różnymi kątami ustawiam i ona po prostu obserwuje przelot. To jest przelot nad nami. Tam
Był jakiś forma dysku, która się w ogóle nie obracała, tylko przemieszczała, a to się po prostu kołysze całe na różne strony, jak łódka na sztormie. No jest popychany wiatrem, no ewidentnie balon. Nie ma co tutaj sobie głowy więcej zawracać. Aczkolwiek też się świeci, no bo są te balony srebrne robione. A tu mamy białą kropkę, to których jest najwięcej. To są obiekty, które co chwilę po prostu filmuję. One latają w chmurach albo tuż pod chmurami. Są praktycznie niezauważalne. Białe kropki. Załóżmy filtr. One w tej chwili się dobrze sprawdza, bo od razu je widać. One bardzo szybko latają przeważnie. Właśnie mignęła po prostu ułamek sekundy. To trwało 1/3 sekundy. I po prostu znika w chmurze. Pyk, już jej nie ma. Nie mam pojęcia, co to jest. Według mnie to są właśnie jakieś formy dronów. Ich jest bardzo dużo. Co tam dalej mam? A, samolot. I już wiem jaki. Wyłączmy filtr. I Państwo sami ocencie. Co, o co tu chodzi? Leci sobie samolot pasażerski. Proszę bardzo. Leci, leci, leci. O, i poleciał dalej. Co to było to? O. Jeszcze raz. Uwaga. Proszę się przyjrzeć. OK, i teraz zrobimy powiększenie, żeby dla tych, którzy nie widzieli, a poza tym dla tych, którzy widzieli też, żeby się dokładniej przyjrzeć temu czemuś. Samolot tu wylatuje, więc zrobię powiększenie. Takie, żeby nie było za dużej pikselozy. I on leci aż dotąd. Niech będzie dotąd. OK. I uwaga. Czy widzieliście to? Jeszcze raz. OK, teraz powoli. Może się czepiam, ale dla mnie to jest dosyć niezwykłe. Nie sądzę, żeby to był przypadek, żeby to było odbicie w obiektywie, ponieważ odbicie w obiektywie nie jest... No. Chociaż nie wiem, no może jest, no ale... Dziwne to jest na odbicie w obiektywie. W każdym razie na pewno warte omówienia, albo przynajmniej pokazania. Jakiś błysk na wysokości, nie wiem, jednej... Jest wysokość od ogona do samolotu, no to myślę, że jest taka odległość właśnie od samolotu. Jednej wysokości samolotu. Dziwny błysk. Albo nie, błysk, który przy 30 klatkach załapał się aż na dwie, czyli to był dosyć duży błysk, taki gwałtowny po prostu. Bardzo szybko się pojawił i zgasł. A być może to nie jest błysk. Być może to nie jest światło. Na pewno jest ciekawe. Z filtrem to może wyglądać... Nie będę całego puszczał, bo nie ma sensu. Tylko te momenty. O. Nie mam pojęcia, co to jest. Mogę tylko na zakończenie tego filmiku powiększyć to bardziej. Jest to ogromne. No to jest po prostu jak tył samolotu, takiej wielkości nawet trochę większy. Mogę teraz wyłączyć filtr. No ale oczywiście przy takich cyfrowych powiększeniach to guzik widać. Po prostu widać coś jaśniejszego niż samolot. Nie mam pojęcia. Może jest to bliżej. I nie ma to nic wspólnego z samolotem. Może jakieś wyładowanie atmosferyczne. Może wyładowanie spowodowane tarciem samolotu o chmury. A być może jakieś zjawisko paranormalne. Co mamy dalej? A, znowu ta biała kulka. Ich mam trochę serdecznie dosyć, bo one się ciągle pojawiają. Ale to zróbmy tak. Pokażę Państwu, że leci. Że poleciała. Następne to będzie kolejna kulka.
sobie leci. Ona się nie obraca, może to nie jest kółka. Ale nieważne, dobra, nie będę zarocał Państwu gitary. Jest tego tak dużo, że ja to po prostu włączę. To sobie przelatuje. Czasami są takie migawki, że tam na jednej czy dwóch klatkach one się tylko pojawiają, więc nawet nie. To, o, to był ptak. Zatrzymam na chwilę. To był ptak i to od razu widać, że to jest ptak. Ptaki zupełnie inaczej wyglądają w tym filtrze. Od razu widać, że to jest ptaszek. Tutaj mamy bardzo szybko lecącą piłeczkę, malusieńką, czyli daleko, czyli pewnie prawie w ogóle nie będzie widać na bez tego filtru. Nawet jest. Jest, bo ja ją zauważyłem bez. No, jest to dziwne, prawda? Co to może być? Takie kuliste. Nie wiadomo, o co chodzi. Chodźmy dalej. Dalej nic nie widzę. O, przeleciała. A taka prawie w ogóle niewidoczna kuleczka. Nie wiem, czy Państwo to zobaczycie. Teraz na pewno tak. To są chmury. I poleciało. Zwolnijmy to. O. Takie coś. Nie wiem. Następne. Kolejna kuleczka. Teraz będzie kolejna. Chyba w tym samym filmie nawet ta druga. Ich jest mnóstwo. Ja mi się wszystkich chyba nie chcę pokazywać. Kolejna. Przeskakuję na następną. Tu jest kolejna. Kolejna poleciała. Tu nie było widać, było za szybko. Takich większych przejdę. No tu mam ich z 50 po prostu. Tutaj to dużo więcej. Tu jedna, to druga. Tam coś mignęło, tu coś mignęło. To po prostu takie szybkości. Tu, dziu, dziu. No, kurzęcz po prostu nie widać. No. Na jednej klatce się załapało. Nie, jakby większe. A więcej. Jak to wygląda bez? No, słabo widać, ale widać. Biały punkt. One zawsze wyglądają tak samo. Tutaj widzimy, jak to było za... też blisko. Ta okrągła kulka, prawie niewidoczna, a na tle nieba, w chmurach kompletnie niewidoczna. Ale jest. I też nie jest wyostrzona, niestety nie potrafię wyostrzać się do tych obiektów. One za szybko znikają, natomiast ciągle ustawiam inną ostrość, aż pewnego razu mam nadzieję, że trafię. Jest ich tak dużo, że jest szansa. Lecimy dalej. A, tutaj nic nie ma. A, są takie mało, malutkie, białe. Tu właśnie. Tutaj sobie leci. O, tu pyk. Skacze. Czy skacze? No, w sumie teraz skacze, bo klatki. Tu mam jakąś większą. Ja to przelecę tutaj z 10 takich malutkich na coś. O, jedno poleciało. Drugie. A, to ciekawe. To weźmy to. Włączmy filtr. Zobaczcie, jak to się zachowuje. Jedna poleciała tak, skręciła. Druga leci tu. I tutaj jedna wyleciała z chmur, druga leciała prosto i się minęły śmiesznie. Powoli zrobię to. Niestety ja kamerą ruszałem w tym momencie. No i tak wyszło, jak wyszło. Ona leci sobie tam, do góry. I poleciała. Druga. O, druga leci tutaj, proszę. Ale tak dziwnie. Leci prosto, trochę skręca. Znowu skręca. Leciała tu. Tutaj w chmury. Tu. Tu. A tutaj jakaś inna się pojawiła, proszę. Ta inna, to ja w ogóle nie wiem, o co chodzi. Ona tu jest? Ona musiała tędy lecieć. Ale też dziwnie, to leci dalej tam. To jakaś jest dziwna akcja. Tu wlatuje, ale no, musiał jakiś gwałtowny zwrot wykonać, żeby się nie zdarzyć.
Dobrze, zobaczmy ją bez filtra. No, słabo widać bez filtra. Nie ma ostrości, niestety. Jaka jest zadyma na tym niebie się zrobiła mała. Lecimy dalej. Czy coś jeszcze się pojawi? Tak, jeszcze dwie poleciały. Raz, dwa. Tu jakieś poleciały. Tutaj leci, tu leci. Tam leci. Jest ich cała po prostu masa. To są cały czas różne fragmenty filmów. Dobra. Nie chce mi się tego dalej oglądać. Państwu mam nadzieję, że też już się znudziły kuleczki. Przejdźmy do kolejnego fragmentu. Tym razem to są trzy rzeczy, które sobie zostawiłem, które są interesujące bardziej niż te wcześniejsze. Włączyłem play i nic nie widzę. No nieźle, film się skończył, nic nie widać. Jeszcze raz. A, już wiem, tutaj, proszę zobaczyć. To jest w ogóle dziwna akcja. One wszystkie są dziwne, ale ta jest wyjątkowa. Tu coś leci, tak, to leci w chmurach, bo to raz jest mniej widoczny, raz więcej. I nie wiemy, co to jest, prawda? Najpierw zrobimy powiększenie. Ja już chyba wiem, co to jest. Chyba to zidentyfikowałem. Powiększę. Ok. I to leci stąd. Tu. Muszę tak zrobić. To się nie da chyba zrobić w jednej linii. To mi uciekło, więc muszę zrobić tak. Dobra. Leci tu. Tu i już później się normalnie tu, więc jeszcze tu. Teraz zapisuję tor lotu, żeby to powiększenie śledziło to coś. To uwaga. Robimy tak, włączamy i to leci tak. Leci, leci. Nie wiadomo, co to jest. Zrobimy po klateczce. Leci sobie. Wykonuje dziwne ewolucje, ale według mnie to się w ogóle nie obraca, tylko jest płaskie. To właściwie wygląda jak spodek. Dysk z... Ja to tak widzę. Nie jest to koloru tych kulek, to jest ciemniejsze. Według mnie to jest po prostu taki dysk. Słabo widoczny, ale widoczny. Ok, i teraz założymy filtr, który może coś więcej pokaże. Ok, zrobimy to jeszcze raz. Włączymy normalne tempo. Czyli nic nie widać. Nie wiem, dlaczego uważałem, że to jest dysk. No bo to jest dysk. To jest płaski od spodu, a jakby okrągły z góry, nie wiem. Nie mam pojęcia, co to jest. No, powiem tak. To leci w chmurach. Także to nie jest ptak. Robi dużo różnych dziwnych zwrotów i sprawia wrażenie, jakby chciało lecieć w chmurach, jak są takie przerwy między chmurami. Są małe, to on zaraz jakby zawraca i latuje w te grubsze, żeby go nie widzieć. A co tu jeszcze mogę zrobić, żeby to uwidocznić? Chyba nic, zostawimy to tak jak jest. Lecimy dalej. Następny obiekt. Tak, to jest interesujące. Tu bez filtra trzeba zobaczyć. Tu widzimy kulę, no, a najpierw nie będę nic mówił, najpierw sobie sami zobaczcie. To będę pokazywał, gdzie co jest. Tu jest jedno. Tu minęło go szybko drugie i tam dalej przeleciało trzecie. A
spowolnione tempo. On leci sobie spowolnie jeszcze. No nie mogę tak spowolnić, mogę tylko cofnąć do tyłu. To odbija światło. I proszę zobaczyć, tutaj leci ta biała kulka, których jest dużo i ona w ogóle leci... Może nie, najpierw ten obiekt. Ten obiekt leci w linii prostej, stałą trajektorią, w ogóle nic go nie rusza. Tak jak satelita by sobie leciał. Tylko to chyba nie jest satelita, ponieważ to jest powiększenie razy 18 starą chińską lunetką. Więc 18-krotne powiększenie nie dałoby nam obrazu z 200 km przynajmniej. Chyba, że to jest tak ogromny obiekt. Tego też nie mogę wykluczyć, więc nie, ale nie wydaje mi się. Może to jest balon, chociaż zrobimy taką sytuację. Powiększenie. Nie bardzo duże, żeby nam nie zniekształciło mocno, za mocno. I teraz przejadę sobie do momentu, kiedy znika. Ok. Teraz się przyjrzyjmy temu dokładnie. Na razie w normalnej prędkości to zrobię. Teraz spowolnię. To w ogóle proszę zobaczyć. Ta kulka biała i ten obiekt. Nie wiem, co to za obiekt. Odbija światło. Może w chmurach balon. No one mogą chyba latać w chmurach. Ja nie wiem. W każdym razie obiektów mamy kilka, bo teraz chciałbym Państwu pokazać. Trochę nie tam kolejny jeszcze zrobiłem, bo powiększyłem, nie będzie widać trzeciego obiektu. Także wrócimy do początkowej sytuacji. Trochę zepsułem, trudno. Teraz mam bez powiększenia, zakładam filtr. Filtr jest założony, ale nie działa. Jest. Dobrze. Włączam to powoli. Leci sobie ten stały obiekt, który odbija światło. Stałą trajektorią. Tutaj leci biała kulka, którą pokażę Wam, że jest biała, bo włączę filtr. Ona jest prawie niewidoczna. Ona sobie pędzi po prostu z ogromną prędkością. Też zmienia trochę kurs. OK, cofnę to i z filtrem, żebyśmy widzieli dokładnie. Leci, nie do linia prosta, tu wykonuje skręt. Leci tam. Lecimy dalej, ta kulka sobie tu leci spokojnie, tu leci następna. Taką samą prędkością wydawałoby się jak ta poprzednia, ta biała. Mija ten obiekt bardzo blisko, leci dalej. No więc co to może być? Czekam na pomysły. OK. To było, właśnie powinienem dodać, że to było pierwsze nagranie moje, które spowodowało, że bardzo się wkręciłem i zacząłem intensywniej nagrywać i kompletować sprzęt po tym właśnie. Pamiętam, że byłem w ciężkim szoku, jak to zobaczyłem. Aha, i tutaj mamy ciekawostkę, że najpierw zrobię... To raczej nie jest UFO. To raczej jest zidentyfikowane, natomiast identyfikuję to poprzez te... jak one się nazywają? Ten dym za samolotem. Smugi kondensacyjne. Identyfikuję to po smugach kondensacyjnych, aczkolwiek poza nimi nic więcej nie widać. Najpierw włączę klasycznie, leci sobie coś. Niby samolot pasażerski, ale go nie widać. Widać tylko smugi kondensacyjne. Czyli leci jakiś samolot odrzutowy, jeszcze raz, który
którego nie ma. Jest totalnie niewidzialny. Nie wiem, jak to jest możliwe. Teraz włączę filtr. Słyszałem o samolotach niewidzialnych dla radarów, ale nie niewidzialnych dla oczu. Proszę. A tu taki właśnie leci. Kompletnie niewidzialny samolot. Trochę nie rozumiem, dlaczego kompletnie niewidzialny samolot ma tak bardzo widzialne te smugi kondensacyjne. Co prawda one się pojawiają w zależności od temperatury i ciśnienia. No ale ten projekt w takim razie jest trochę nietrafiony, skoro zakładam, że jest to projekt ludzi ukrywany w tajemnicy, stworzono samolot niewidzialny. Ale dymu nie da się niestety ukryć chyba z tego wynika. Teraz zrobimy powiększenie. Wyłączę filtr, bo przyjrzymy się jeszcze dokładniej temu zjawisku. Chwileczka, gdzie on jest? Tu. Powiększamy. Ustawiamy się tu. Przelatujemy do końca, no bo on jego łatwo wytropić. Znaczy ustawić, ponieważ jest leci absolutnie w linii prostej. Nie jak te nasze niezidentyfikowane dziwne obiekty. Tak zostało. Dobra. I uwaga, włączam normalnej prędkości najpierw. Co tu widać? No gdzie jest samolot? No po prostu nie ma, to są chmury. Tego się nawet nie dałoby efektem specjalnym wyczyścić, wygumkować, bo chmury, dymy, no to jest najgorsza rzecz, która jest do maskowania, do usuwania. To jest koszmarna robota, żeby tak to zrobić. Chodzi o to, że gdybym ja miał to zrobić i was wkręcać, no to musiałbym bardzo długo nad tym siedzieć i filtr, który włączam, natychmiast by to zdemaskował. No to po prostu jest niemożliwe. Całą scenę musiałbym chyba zbudować od początku w jakimś programie 3D. Okej, okay, proszę zobaczyć. Jest dym, nie ma nic. Nic, kompletnie nic. Jest niewidzialny samolot. Czyli udało mi się nagrać jakiś tajny projekt wojskowy pewnie, który ukazuje niewidzialność samolotu. Niezłe, prawda? To było na koniec. Także to przez jakieś 3-4, nie, jakieś 2-3 tygodnie nagrywałem to, co wam teraz puściłem, ten zbiór. Też nie wszystko przeleciałem, część rzeczy, bo nie chciało mi się już tego w kółko tego samego puszczać, bo te kulki to są, no, są identyczne. Ale zbiór jest niezły, przyznacie państwo. 2-3 tygodnie i tyle obiektów. Ja w tej chwili mam jeszcze nagranych z 5 godzin materiału. Myślę, że tam też dużo znajdę. Poza tym mam lepszy sprzęt. A za chwilę będę miał jeszcze lepszy. Także no ja w tej chwili, tak jak zawsze, byłem sceptyczny, aczkolwiek interesował mnie temat. Tak teraz sam dotykam, obserwuję i nie potrafię zrozumieć. Zresztą też dlatego postanowiłem nagrywać i wam puszczać, żebyście komentowali i może coś wspólnie wymyślimy. Może da się to jednak jakoś wytłumaczyć. No a póki co zostawiam wszystkich z tym i siebie też zostawiam z tym dylematem. Do następnego spotkania. Dziękuję, pozdrawiam. Cześć.